Rudowski. O, to nie koniec, bo przed chwilą nie było porządnie. Młodszy brygadier Marcinianowski, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Gramy w świetnych warunkach. Wszystkie trzy dni meczowe rozegrane na tej hali dały zawodnikom tak naprawdę pełne pole do popisu i możliwości wykorzystania ich umiejętności siatkarskich. Warunki są świetne do gry. No, gra też jest dzięki temu chyba tak zacięta jak ten finał. To są już 33. Mistrzostwa Polski strażaków w piłce siatkowej. Podlaskie jest w tym roku gospodarzem. W finałach graje 8 drużyn, wyłonionych w wcześniejszych eliminacjach. No, między innymi też drużyna z naszego województwa oraz ubiegłoroczny mistrz województwa śląskie, które już po małym finale zajęło 3. miejsce. W tej chwili gramy o 1. miejsce województwo podlaskie z województwem dolnośląskim. W ciągu tych 3 dni meczowych rozgrywana była faza grupowa. Do ścisłego finału oprócz województwa podlaskiego, dolnośląskiego i śląskiego zakwalifikowało się także województwo opolskie. Województwo podlaskie, Komenda Wojewódzka Białymstoku jest po raz pierwszy organizatorem, czy już kolejny raz? Jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej, jesteśmy po raz pierwszy organizatorem. No, w zeszłym roku zdobyliśmy wicemistrzostwo, być może to była też jedna z nagród. A jak nieoficjalnie w kuluarach mówią goście o przygotowaniu, o atmosferze w Suwałkach? No jak tu słychać, w tej chwili atmosfera jest świetna na sali, ale także poza salą. Zawodnicy czują się bardzo dobrze, są zadowoleni zarówno z warunków tutaj pobytu, no jak i też z uroków pięknej ziemi suwalskiej, ponieważ mimo że jest chłodno, to pogoda nam dopisuje. Strażackie, aczkolwiek nie brakuje tu znanych nazwisk. Takim chyba najbardziej głośnym jest osoba trenera, jednocześnie zawodnika drużyny z Opola. Jest to pan Adam Kurek, ojciec naszego reprezentanta Bartosza Kurka. A, olimpijczyka. Olimpijczyka i wielokrotnego reprezentanta Polski w piłce siatkowej. Jak pan ocenia poziom przygotowania, jak atmosferę w suwalskiej hali Osier na 33. Mistrzostwach Polski strażaków? Poziom jest bardzo wysoki, z roku na rok coraz wyższy. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy tutaj przyjechać na ziemię suwalską. Bardzo nam się tutaj podoba, a sam turniej, no to widać po wyniku. Drużyny są bardzo wyrównane, poziom w Straży Pożarnej jest bardzo wysoki, jeżeli chodzi o siatkówkę. Jestem ojcem Bartosza. Jeżeli chodzi o doniesienia prasowe, to trzeba się troszkę wstrzymać. Jest finał ligi. Myślę, że to kwestia 2-3 dni, wyjaśni się wszystko. Mówię, no, ciężko dzisiaj oceniać, bo tak, jest Resowia gra w finale plus ligi. Na takie doniesienia medialne odnośnie transferów trzeba jeszcze chwilkę poczekać i wszystko się wyjaśni. Jestem mile zaskoczony tutaj miastem i wszystkich sympatyków Polski zapraszam na odwiedzenie tutaj ziemi na Suwalszczyznę, bo jest to fajna miejscowość, można spokojnie odpocząć, także wszystkich zapraszam serdecznie. No, mecz jest wspaniały, są to zawody sportowe. My, Państwowa Straż Pożarna w swojej ustawie ma zapisane, że mamy być sprawni fizycznie i musimy ćwiczyć, trenować, żeby spełniać potem wymagania te wszystkie ratownicze. No tutaj w tej chwili walczą najlepsi, akurat z dwóch przeciwnych końców Polski, no jednak Podlasie i Dolny Śląsk. No mecz jest wspaniały, przyznam, że jestem za obiema drużynami, raz za jedną, raz za. Atmosfera jest wspaniała, jak na każdym meczu jest to, siatkówka jest dyscypliną taką bardziej
popularną, to nie jest sport indywidualny, trzeba tutaj grać zespołowo, tak samo i my w swojej służbie musimy no, walczyć zespołowo, musimy jednym drugim pomagać i to jest takie przeniesienie troszeczkę naszej pracy, można powiedzieć, można porównać z tą dyscypliną sportu. Straż Pożarna kładzie bardzo duży nacisk na sport i powiem nawet więcej, że w przepisach, które dopuszczają ludzi do służby, wobec Państwowej Straży Pożarnej są największe wymagania sprawnościowe. Mamy wyższe wymagania niż wymagamy od kandydatów do policji, do biura ochrony rządu, do wojska, do Straży Granicznej. Najwyższe wymagania są wobec strażaków. Bardzo mi się podoba poziom sportowy, ale podoba mi się też organizacja i te tłumy, które tu są. I życzyłbym sobie takich samych i gorąco dopingujących kibiców w najbliższy weekend u nas na meczach. W tej chwili rozgrywa się mecz finałowy. Za chwilę będzie mecz towarzyski. Jak do tego przygotował się Ślepsk? No wystawiamy swój zespół, obserwujemy, już zawodnicy są od godziny czasu na boisku, obserwujemy, rozpracowujemy przeciwnika. Mam nadzieję, że no nie zawiedziemy naszych tutaj, naszej hali, naszych fanów, którzy tu są, no i uda nam się wygrać. Czy będą jakieś niespodzianki w składzie? Tak, na pewno. Między innymi zagra nasz trener na pozycji przyjmującego, nasz rozgrywający zagra na pozycji atakującego. Także wiele ciekawych rzeczy może się wydarzyć podczas tego. Za kogo trzymamy kciuki? No oczywiście za biało-niebieskich. Dziękuję. Dziękuję. Panie komendancie, proszę łaskawie ocenić, jak wypadliśmy z 23. Generalnie, że będąc organizatorem takiej imprezy, jesteśmy po raz pierwszy jako komenda, współorganizatorem, bo również organizatorem jest Komenda Wojewódzka. Natomiast wydaje mi się, że dopięliśmy wszystkie elementy tych mistrzostw. Mało tego, drużyna województwa podlaskiego już jest wicemistrzem Polski, a za chwilę zobaczymy, jak to się rozstrzygnie do końca. Być może będzie mistrzem. Jest pan zadowolony z publiczności, z tej atmosfery, która panuje w tej chwili? No oczywiście. Wiadomo, że chciałoby się jeszcze więcej kibiców, ale mamy transmisję online. Na pewno wiele osób ogląda to poprzez internet. Natomiast wiadomo, jest środek tygodnia, chciałoby się, żeby tych kibiców było więcej, ale myślę, że na te możliwości jest w porządku. Właśnie nasza telewizja TVS24 transmituje bezpośrednio z hali, leci w tej chwili bezpośrednio transmisja. No właśnie, także serdecznie pozdrawiamy wszystkich widzów, wszystkich kibiców, którzy oglądają to przez internet. Finale 33. turnieju Straży Pożarnych. W finale zwyciężyła drużyna województwa dolnośląskiego.